napełnieniu rurociągów, po zrobieniu wstępnego ciśnienia czekamy, w tej chwili czekamy chwilę, żeby zobaczyć, czy nie mamy gdzieś spadku. Wiertnia Pilska, poszukiwania nafty i gazu Piła, wiertnia Airi 1200, ciężkie urządzenie, prawie 2000 koni mechanicznych, bardzo dobre do wiercenia 5-5,5 km otworu. Samo te urządzenia, które tutaj są, to są zbiorniki napełnione w tej chwili jeszcze wodą z dodatkiem pewnej substancji, która niszczy bakterie, bo ciecz musi być sterylna. Jest zgromadzone w tej chwili na wiertnie ponad 600 metrów sześciennych płynu. O szczegółach samego zabiegu powiem później, natomiast generalnie rzecz biorąc, tu macie Państwo ustawione zbiorniki z wodą. Tam z tyłu ten, co widać za zbiornikami, to jest tak zwany blender, czyli mieszacz, bo to wszystko będzie mieszane. Znajdujemy się w tak zwanej części zaplecza puczkowego wiertni, dlatego że w czasie wiercenia świder musi być chłodzony. Poza tym ściany otworu, żeby się nam nie zasypywały, muszą być trzymane aż do momentu zarurowania otworu. Poza tym musimy te zwierciny, które na dole są, czymś wyprowadzić na powierzchnię. W związku z powyższym do tego celu służy puczka. To jest komponent różnego typu chemikaliów, ale takich, no jak Państwo widzą, chlorek potasu, można sobie posolić, tylko trochę gorzki. Na bazie generalnie rzecz biorąc wody to wszystko się rozmieszywowuje. I tak, tu mamy zbiorniki puczkowe, część zbiorników puczkowych. Tam między tymi, bo tu już są zdemontowane, bo wiercenia już nie ma, ale na korytach puczkowych są zamontowane systemy oczyszczania puczki, tak żeby po prostu wszystkie te fazy stałe, które wychodzą z otworu, zostały odprowadzone. To się dzieli na kilka segmentów. Najpierw jest tak zwany desilter, czyli odmulacz, potem jest desander, czyli odpiaszczacz, a na końcu jest centryfuga, czyli te wszystkie najgrubsze wywala w postaci praktycznie klocka stałego.